Czym w ogóle jest insulinooporność? Zacznijmy od podstaw. Insulina jest hormonem anabolicznym. Anabolicznym to znaczy, że odpowiada za procesy głównie wzrostowe w naszym organizmie. Gdy spożywamy jakiś posiłek, dochodzi do wzrostu poziomu cukru we krwi. Insulina jest hormonem, który otwiera zamek w komórce, aby ta glukoza mogła być ulokowana, czy też kwasy tłuszczowe. Nie możemy mówić, że insulina jest zła, bo gdybyśmy nie produkowali insuliny, no to byśmy szybko umarli. Jest taka choroba, która nazywa się cukrzyca typu pierwszego, gdzie organizm produkuje bardzo mało insuliny, albo praktycznie w ogóle. W tym schorzeniu dochodzi do patologicznie wysokich poziomów cukru we krwi i gdybyśmy nie przyjmowali w tym wypadku insuliny egzogennej, to byśmy umarli. I tak było do momentu, w którym nie wynaleziono insuliny. A więc insulina egzogenna była lekiem właśnie na cukrzycę typu pierwszego. Co ciekawe, gdybyśmy nie produkowali insuliny, wpadlibyśmy w kwasicę ketonową, którą straszą nas przeciwnicy diety ketogenicznej, że dieta ketogeniczna wprowadzi nas w stan kwasicy metabolicznej, kwasicy ketonowej i że przez to umrzemy. Ale to nie jest prawdą, o ile nasz organizm jest zdolny do produkowania odpowiedniej ilości hormonu zwanego insuliną. Insulinooporność to schorzenie, w którym organizm jest oporny na działanie insuliny. To znaczy, że gdy jesteśmy zdrowi, nasz organizm reaguje w sposób prawidłowy na sygnalizację insuliny. A gdy mamy insulinooporność, czy też rozwiniętą insulinooporność zwaną cukrzycą typu drugiego, nasz organizm nie czyta sygnałów insuliny w sposób prawidłowy. A więc w organizmie dochodzi do nadprodukcji insuliny, wskutek tego, że na wcześniejsze dawki insuliny, które produkował nasz organizm, komórka nie reaguje adekwatnie. Insulinooporność nie jedno ma imię, ale w tym filmie skupię się na jednym rodzaju insulinooporności, który nazywa się insulinoopornością postreceptorową, która jest najpopularniejszą odmianą insulinooporności, jeżeli chodzi o populację ludzką. Nazywana inaczej stanem przedcukrzycowym, ale również insulinoopornością patologiczną. Mechanizmem tej insulinooporności jest przede wszystkim nadmierna ilość energii w komórce, co powoduje, że już nie ma miejsca w komórce, aby zgromadzić tam kolejną ilość energii. I podam Wam przykład. Gdy wchodzicie do pokoju, w którym nie ma nikogo, to możecie sobie swobodnie do niego wejść. Nie macie z tym żadnego problemu. Ale gdy w pokoju nagle znajduje się 20 osób, a ten pokój jest niewielki, to musicie na siłę wejść do tego pokoju, jeżeli chcecie tam się znajdować. I tak się dzieje również z insuliną. Gdy już nie będzie miejsca do wypełnienia energii w komórce, to organizm będzie produkował więcej insuliny, aby na siłę tą energię zmagazynować w tej komórce, bo nadmierny poziom cukru we krwi, czy też nadmierna ilość kwasów tłuszczowych we krwi jest toksyczna dla naszego organizmu i wiąże się z konsekwencjami. A nasz organizm jest mądry i nie chce do tego dopuścić, dlatego na siłę lokuje tą energię w tych komórkach, nawet jeżeli tam nie ma miejsca. A więc główną przyczyną insulinooporności postreceptorowej jest nadmierna ilość energii w komórkach tłuszczowych. I tak w skrócie wygląda insulinooporność postreceptorowa. A jeżeli chcecie prezentację na ten temat, gdzie omówiłbym szczegóły tych mechanizmów i bym na spokojnie omówił wszystkie aspekty insulinooporności postreceptorowej, to dajcie znać w komentarzu. A skąd się bierze stan przedcukrzycowy? Co powoduje insulinooporność postreceptorową? Przede wszystkim nadmierna ilość energii w diecie. Gdy będziemy jedli za dużo, nieważne z jakich makroskładników, będzie dochodziło do magazynowania tej energii. Jeżeli będziemy chronicznie w nadwyżce kalorycznej, a więc jeżeli będziemy jedli więcej niż jesteśmy w stanie to przepalić, dojdzie do magazynowania energii w naszych komórkach. Ale nie jest to jedyna przyczyna. Kolejnymi są przede wszystkim
nadmierne spożycie cukru, stan zapalny, dysbioza jelitowa, niska aktywność fizyczna, niedostateczna ilość snu, czy też pogorszona jakość snu, bo nie liczy się tylko ilość, ale też jakość, rozregulowany rytm dobowy, nadmierna ekspozycja na niebieskie światło, niedostateczna ekspozycja na słońce, czy też nadmierna ilość stresu. Objawami patologicznej insulinooporności są przede wszystkim spadek energii po posiłku, a innymi objawami mogą być pogorszona odporność, zwiększone pragnienie oraz ekstremalny głód, częstsze chodzenie na sikanie, przewlekłe zmęczenie, czy też zdiagnozowanie po wynikach badań. Pamiętajcie, że diagnozuje lekarz. Żaden dietetyk, czy też żadna osoba spoza kręgu medycznego nie może zdiagnozować żadnej choroby. Diagnozą zajmuje się lekarz. A w celu zdiagnozowania insulinooporności postreceptorowej możecie wykonać kilka badań. Przede wszystkim jest to insulina naczczo, glukoza naczczo, hemoglobina glikowana, obciążenie glukozą i testowanie po obciążeniu glukozy oraz insuliny, czy też możecie zrobić badanie C-peptydu. Interpretacją badań również zajmuje się specjalista i on oceni, czy macie insulinooporność, czy nie. I teraz mamy creme de la creme filmu, czyli jak leczyć insulinooporność dietą ketogeniczną. Po pierwsze, dieta ketogeniczna nie jest jedynym wyborem, nie jest jedynym sposobem na leczenie insulinooporności. Można wyleczyć insulinooporność na wielu dietach, a dieta ketogeniczna jest tylko jedną z nich. Wiele osób twierdzi, że keto jest najlepszym sposobem i jedynym sposobem na wyleczenie insulinooporności. To nie jest prawda. Keto jest tylko jednym z narzędzi, a nie jedynym. To jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że keto nie leczy insulinooporności per se. To znaczy, że jeżeli inne elementy nie będą dopięte na ostatni guzik, to keto może pogorszyć tą insulinooporność. Bo takie rzeczy jak rozkład tłuszczu w diecie, sen czy środowisko świetlne ma również duży wpływ na wrażliwość insulinową. Więc jeżeli wasze keto będzie źle ułożone, w dodatku wasz styl życia nie będzie sprzyjał leczeniu insulinooporności, to nie wyleczycie tego schorzenia. Musicie o tym pamiętać. Keto może być fajnym narzędziem dla wielu ludzi w celu leczenia stanu przedcukrzycowego. Wynika to z tego, że na ketozie zazwyczaj jemy małą podaż węglowodanów, co powoduje, że nie mamy dużych fluktuacji poziomu cukru we krwi. A te fluktuacje, że raz idzie nam w górę, raz nam spada poziom cukru we krwi, doprowadza do tego, że mamy spadki energii, mamy zwiększony głód i apetyt i tak dalej. A jeżeli nie spożywamy węglowodanów praktycznie w ogóle lub ograniczamy do niskich poziomów, to poziomy cukru we krwi nie są aż tak duże i zarazem te spadki również nie będą tak duże, przez co na diecie ketogenicznej możemy czuć bardzo dobre samopoczucie, stabilny poziom energii w ciągu dnia, niski poziom głodu, mniejszy apetyt itd., itd. Więc to może być bardzo dobre środowisko w celu leczenia tego schorzenia. Najlepszym modelem diety ketogenicznej w celu leczenia czy to PCOS, który jest powiązany z insulinoopornością, czy też właśnie z stanem przedcukrzycowym, jest model diety ketogenicznej w wersji śródziemnomorskiej. Czyli stawiamy na tłuszcze roślinne, jemy mniej tłuszczów nasyconych, które, jak pokazują badania, pogarszają nam wrażliwość na insulinę. Tylko że to nie jest tak, że jedząc tłuszcze nasycone możemy rozwinąć insulinooporność. Oczywiście możemy, jeżeli będziemy jedli tylko tłuszcze nasycone. Wtedy mamy pogorszoną wrażliwość insulinową, ale tylko tymczasowo, w tym czasie, w którym spożywamy te tłuszcze nasycone. Jeżeli zmienimy profil kwasów tłuszczowych w naszej diecie na jedno nienasycone i wielonienasycone, to ta wrażliwość insulinowa będzie się nam poprawiała.
a więc tłuszcze nasycone nie sprzyjają naszej insulinowrażliwości, aczkolwiek one nie powodują trwałej insulinoporności. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli jesteście na keto i macie insulinoporność, to nie oznacza, że nie możecie jeść tłuszczów nasyconych. Tylko warto by było zmniejszyć ją podaż, a zwiększyć podaż jedno- i wielonienasyconych, których głównym źródłem są tłuszcze roślinne. Wyjątkiem są olej kokosowy i olej palmowy. Bardzo ważną rzeczą w leczeniu insulinoporności postreceptorowej jest zmniejszenie masy ciała. Nawet jak nie jesteśmy otyli. Dlaczego? Gdy powodem jest nadmierna ilość energii w komórkach tłuszczowych, w adipocytach, to rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie ilości energii. Czyli musimy opróżnić te komórki z nadmiernej ilości energii. I pokazują to badania, że zmniejszenie masy ciała, czy też wejście w deficyt kaloryczny poprawia wrażliwość insulinową, poprawia wyniki badań u osób z insulinopornością. Więc zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej poprawi wrażliwość insulinową i może być tak, że po pewnym czasie będziecie mogli wrócić do jedzenia węglowodanów bez żadnych negatywnych objawów. Wiele osób przychodzi na keto, gdyż na węglowodanach źle się czują, gdyż mają duże spadki energii w ciągu dnia, czują się zmęczeni, są głodni po zjedzeniu dużej ilości węglowodanów, czyli mają typowe objawy insulinoporności. Po wejściu na keto to mija. I jest błędne przekonanie, że będą musieli zostać na diecie ketogenicznej do końca życia. Jeżeli uwrażliwicie wasze tkanki na insulinę, to z czasem będziecie mogli jeść więcej węglowodanów, a nawet wrócić na dietę z większą podażą węglowodanów. I ja jestem tego przykładem. Ja osobiście miałem objawy insulinoporności, nie miałem zdiagnozowanej insulinoporności, gdyż wtedy nie robiłem badań, nie dbałem o siebie, ale miałem typowe objawy stanu przedcukrzycowego. I teraz po schudnięciu prawie 30 kg nie mam żadnego problemu z jedzeniem węglowodanów, nie mam żadnych negatywnych efektów. A więc teoretycznie mogłem wrócić do jedzenia węglowodanów. Ale mi keto pasuje, więc zostaję. Tylko troszkę modyfikuję tą dietę. Jeżeli mnie oglądacie, to pewnie wiecie, jak ja jem. Także nie będę o tym teraz mówił. I tak mniej więcej wygląda leczenie insulinoporności postreceptorowej na diecie ketogenicznej. Jeżeli macie inny typ insulinoporności, to te wskazówki mogą się nie sprawdzić. Dlatego ważne jest to, abyście skonsultowali się ze specjalistą, aby on ocenił, jaki macie typ insulinoporności, żebyście mogli wprowadzić odpowiednie leczenie, odpowiednie kroki. Tak, aby wyleczyć, czy też zmniejszyć objawy insulinoporności, abyście mogli bardzo dobrze się czuć i korzystać z życia. Bo insulinoporność to nie jest wyrok i można z tym sobie poradzić. Tylko trzeba wiedzieć jak.